Rząd przyjął uchwałę w sprawie dalszego zakazu wwozu ukraińskiego zboża. Polska stawia Komisji Europejskiej ultimatum. Albo sama przedłuży ona zakaz, albo nasz kraj zrobi to na własną rękę. Rząd, nie czekając na rezultaty rozmów w Brukseli, zapowiada dalszą blokadę ukraińskiego zboża po 15 września. Albo Unia Europejska za 3 dni na nasze żądanie przedłuży to embargo, albo my sami i jednostronnie wdrożymy takie rozwiązania, jakie już zresztą wdrożyliśmy w połowie kwietnia. Unijny zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy został wprowadzony tymczasowo tylko w 5 krajach przyfrontowych. Jego przedłużenia domagają się wspólnie Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry. Państwa godzą się tylko na tranzyt zboża. W lutym przejechało przez tranzyt 114 tysięcy ton, w marcu 120 tysięcy ton, a w czerwcu 260 i rośnie w tranzycie. To znaczy, że jedzie to zboże tam, gdzie ono jest potrzebne. Przedłużenie embarga do końca roku da zarówno Polsce, jak i Unii Europejskiej czas na opracowanie strategii, podkreśla prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Nie przedłużenie zakazu to jest kolejny konflikt z Polską, która dzisiaj nie chce i nie może ustąpić, bo mamy rolników, którzy bardzo się obawiają otwarcia tych granic, bo mamy swoje zboże. Tym bardziej, że tegoroczne zbiory zbóż pomimo zmiennej pogody są szacowane na około 34 miliony ton. Rok temu zebrano podobny wolumen. To oznacza, że Polska ma czym handlować i co eksportować na światowe rynki. Do Strasburga udał się lider Agrounii i obecnie najbliższy współpracownik Donalda Tuska, Michał Kołodziejczak. Lider Platformy Obywatelskiej zdecydował się na wykorzystanie swoich znajomości w unijnych instytucjach dopiero w trakcie kampanii wyborczej. Nie zrobili nic nasi rządzący przez 1,5 roku, żeby obronić Polskę przed napływem zboża z Ukrainy. Agroholdingi na Ukrainie nieustannie lobbują, aby Komisja Europejska zrezygnowała z przedłużenia embarga. Otwarcie granic mogłoby ponownie pogrzebać polski rynek, analizuje szef Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Gdyby zostało wprowadzone zboże bezcłowe z Ukrainy, które tam, z tego co wiem, kosztuje około 400 zł za tonę, rozregulowałoby całkowicie rynek, spadłyby ceny do 500-600 zł za tonę. Kwestia embarga stała się ważnym tematem relacji polsko-ukraińskich. Premier Ukrainy zapowiada odwet, jeśli Polska utrzyma blokadę na granicy. Denys Szmychal poinformował, że Kijów zwróci się do Światowej Organizacji Handlu o wszczęcie postępowania arbitrażowego. Pomimo wojny i blokady naszych portów przez Rosję, Ukraina wypełnia swoje zobowiązania wynikające zarówno z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, jak i prawa Światowej Organizacji Handlu. Nie mieliśmy i nie mamy zamiaru szkodzić polskim rolnikom. W interesie Polski jest, aby Ukraina wojnę wygrała, jednak w sprawach gospodarczych musimy być stanowczy, podkreśla wicepremier Jarosław Kaczyński. Polskie rolnictwo będzie musiało znaleźć się w sytuacji, jeżeli chodzi o relacje z Ukrainą, szczególnej ochrony. Przyszłe stosunki, mam nadzieję, jestem wręcz pewien, że bardzo przyjazne, muszą być jednak oparte na przestrzeganiu interesów obydwu stron. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen decyzję o przedłużeniu embarga musi podjąć do piątku.